Dzień dobry. Ciekawe, czy już jesteście, czy jeszcze nie? O, jest Dawid. Dawid, jestem coraz bliżej ustalenia co i jak. Pisałem do ciebie ostatnio na Messengerze. A propos tego, czy interesuje cię bardziej lustrzanka, czy interesuje cię bardziej bezlustro. W tym budżecie 1500, o którym pisałeś. Cześć, Radek. Jeszcze chwilę poczekamy. O, jest Roman, hello. Jest Paulina. Dzień dobry, Paulina. Ja dzisiaj tradycyjnie herbatkę od wujka, bo dużo jeszcze zostało. Dobrze mnie słyszycie? Cześć, Mariusz. O, i drugi Mariusz. I Sławek jest. Cześć, Sławku. Co tam u was? Co tam u was? Dzisiaj Liga Mistrzów chyba, co? Ktoś coś wie? Bo ja nie sprawdziłem jeszcze. Jest Grzegorz. Cześć, Grzegorz. Słyszę. No, dobrze, że słyszycie. Znowu cicho. Nic nie zmieniałem od ostatniego... Nic nie zmieniałem od ostatniego live'a. Nie może być cicho. Mikrofon jest ustawiony na... Zaraz jeszcze sprawdzimy. Mikrofon jest ustawiony na fulla. Mogę być bliżej. Poczekajcie. Przysunę do siebie bardziej mikrofon. O, teraz powinno być lepiej. Teraz powinno być głośniej. Nie oszukujcie. Cześć, Karol. Do Karola dzisiaj w końcu przesyłka ode mnie dotarła. Ledwo słychać? Sławek pisze, że dobrze słychać. Głośniej. Kamil jest. Cześć, Kamil. Lepiej. No kurczę, słuchajcie, albo... No ja tu nic nie majstrowałem. Czekajcie, no jeszcze przybliżę mikrofon, żeby był jak najbliżej mnie. O, dobra, przełączę się na pełny ekran. Dzień dobry. To mam choroba. Czemu jest cicho? A, poczekajcie, bo coś tu widzę. A powiedzcie mi teraz, czy teraz jest lepiej? Czy teraz jest już lepiej z tym głosem, czy nie? No bo przecież oszaleję za chwilę. To jak? Głośniej jest? Bez zmian. No żartujecie, no po prostu zaraz zwariuję. Preferencje systemowe, wejście... No już wszystko jasne, dobra. A teraz? Teraz będzie chyba lepiej, co? Cześć, Marku. Lipny głos, no kurczę, dobra, to teraz poprawiłem. Teraz zmieniłem głos, już teraz powinno być dobrze. No, przepraszam, wiecie co? Bo wczoraj podłączałem nowe urządzenie. W sensie stację dokującą do mojego Maca. Stację dokującą do mojego Maca i po tej zmianie stacji przestawił się po prostu mikrofon, więc szło... dobra, to teraz jeszcze ciutkę ściszę, bo już teraz piszecie, że wam za głośno. Więc szło to wszystko przez... Cześć Marzena, szło to wszystko przez mikrofon od kamery, dlatego było tak bardzo cicho. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Dobra, no to jesteśmy. Słuchajcie, dzisiaj trochę chciałbym o takich eksperymentach, jeśli chodzi o edycję zdjęć, więc witam wszystkich, oficjalne otwarcie. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałbym kilka rzeczy wam pokazać i kilkoma rzeczami się z wami podzielić. Odnośnie takiej kreatywności i szukania pomysłów na...
zdjęcia, a nawet na kompozyty. Natomiast pierwszy news, który chciałbym Wam dziś pokazać, to jest news od F-Stopersów, czyli jednego z moich ulubionych portali, a mianowicie, jak widzicie, mam nadzieję już w tej chwili na ekranie, dzisiaj czy wczoraj w nocy pojawiła się trzecia, cześć Lenka, cześć córcia, pojawiła się trzecia część serii Photographing the World with Elia Locardi. Cena, no jak sami widzicie, $300, natomiast 17 godzin fantastycznego kursu, więc jeżeli ktoś się na poważnie bawi fotografią krajobrazu, architektury, czy też krajobrazu miejskiego, bardzo, bardzo gorąco polecam, słuchajcie, rewelacyjne tutoriale, ale od razu jedna uwaga. Trzecia seria jest naprawdę dla zaawansowanych, więc jeżeli pracujecie wyłącznie w Lightroomie, to nie jest kurs dla Was. Jeżeli zaczynacie dopiero w Photoshopie, to też uważam, że to nie jest kurs dla Was, dlatego jeżeli chcecie pójść ścieżką edukacyjną z Elią, to polecam pierwszą serię, która jest może nie tyle dla początkujących, ale odkrywa pewne tajniki i wprowadza Was w ogóle w cały proces od Lightrooma po Photoshopa, a dopiero w drugiej serii zaczyna się trochę bardziej zaawansowana zabawa z Luminosity Mask. Natomiast tutaj już jest, z tego co widziałem, pierwsze fragmenty, tutaj już się dzieje naprawdę bardzo ciekawie. Także jeżeli ktoś na poważnie myśli o fotografii, związał się z fotografią, to bardzo polecam, ale tylko w przypadku krajobrazu miejskiego, krajobrazu naturalnego, bo o tym jest tak naprawdę ten kurs. I ten kurs, każdy odcinek, to może jeszcze dwa słowa, każdy odcinek to tak na dobrą sprawę połowa odcinka mniej więcej, który trwa godzinę statystycznie, poświęcona jest temu, co się dzieje w trakcie robienia zdjęcia, czyli praca w terenie, pokazywanie, jak komponować, jakiego sprzętu używać i tak dalej, i tak dalej. A druga część poświęcona jest edycji czy procesowi postprodukcji zdjęcia w wersji takiej końcowej. Tak? Więc gorąco, gorąco zachęcam. Link oczywiście znajdziecie w moim w opisie filmu. Z takich ciekawostek, Jacek Woźniak, czyli Jacek W Foto na YouTubie, z tego co widziałem, zaczyna właśnie swojego pierwszego testowego streama wspólnie z kolegami, którzy takimi rzeczami zajmują się profesjonalnie. Więc bardzo zachęcam też do śledzenia tego, co Jacek będzie robił, jeśli chodzi o swoje live'y. Ja pewnie obejrzę z racji tego, że już zapowiedziałem, że dzisiaj o 18.15, 18.20, to ja pewnie obejrzę później sobie z odtworzenia. Natomiast Jacek jest też moim patronem, więc gorąco polecam zajrzeć do Jacka na jego streamy. Tam pewnie głównie o świeceniu, o błyskaniu i takich historiach, bo to jest obszar, w którym Jacek się specjalizuje. Dobra, dzisiaj też mam dla Was coś, czego dawno nie było i wskoczymy w związku z tym na ekran mojego laptopa. I żeby tutaj sobie pyk, przełączamy się. Dzisiaj chciałbym omówić jedno ze zdjęć, które od Was dostałem, mianowicie zdjęcie od Adama Ziemczonka. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Mam nadzieję, że no Jacek puścił 12 sekund szarości, bo tak to jest z pierwszymi streamami. Ja robię 20, jak widzicie, ciągle są jakieś niespodzianki. Więc no te live'y na żywo to jest wyzwanie od strony technologii. Wierzcie mi, to jest technicznie złożone zagadnienie.
Wy widzicie obraz, natomiast po mojej stronie jest tu plątanina kabli i dużo stresu związanego z tym, czy wszystko będzie szło tak, jak trzeba, czy nie. Więc to jest zdjęcie, które dostałem. Ja w szoku nie byłem. Zdjęcie, które dostałem od Adama. Adam w ogóle jest z Ełku, czyli z miejscowości, gdzie ja właściwie spędziłem połowę swojego życia do czasu zniknięcia na studia do Trójmiasta. Tam też mieszkają moi rodzice i rodzice mojej Julki, więc odwiedzamy Ełk bardzo często, więc tym bardziej się ucieszyłem, że Adam podesłał swoje zdjęcie. I powiem tak, to zdjęcie, znaczy Adam zdaje się też ze Szwecją jakoś związany, nie wiem, pewnie gdzieś tam wyjeżdża. Nie wiem, czy popracować, czy nie popracować, nie wnikam w to. Adama chyba nie ma dzisiaj, pewnie obejrzy z odtworzenia. Natomiast mnie to zdjęcie strasznie zauroczyło swoją prostotą. Wielu fotografów powtarza, że im mniej, tym więcej, i wielokrotnie zgadzam się z tym całkowicie. Zdjęcie jest zrobione Nikonem D750 z obiektywem 24-70 ze światłem 2.8, więc fajny zestawik. ISO 250 na ogniskowej 48 mm z przysłoną 7.1 i 1/160 sekundy czas naświetlania, jedna ekspozycja. To jest RAW, który dostałem od Adama. Więc jak widzicie, no głównym tematem tego zdjęcia jest ten fantastyczny domek na jakiejś tam plaży na Wydmach. Zdjęcie też, patrząc na histogram, jest dość mocno niedoświetlone. No pewnie warto by było tutaj trochę wyciągnąć czas naświetlania. Może ciut delikatnie też warto by było je skomponować. Natomiast technicznie naprawdę obejrzałem sobie detale tego zdjęcia, wykonane jest bardzo dobrze. Jak widzicie, tutaj jest księżyc i to jest RAW. Natomiast może ja Wam jeszcze go pokażę na pełnym ekranie. Tak to wygląda. Więc jak widać, tutaj w tych cieniach dosyć dużo informacji schowanych jest. A i co ważne, to zdjęcie jest wykonane o godzinie 18 z kawałkiem, jeśli dobrze pamiętam. No ale ponieważ jest wykonane, oj, ten mój komputer się męczy, jak robimy strumień live'a jednocześnie. Próbuję Wam tu pokazywać inne rzeczy. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, to zdjęcie jest z 2 września, wykonane o godzinie 18:47, więc no to jest taki wieczór. Natomiast ja nie wiem, tu księżyc już jest dosyć wysoko, a ewidentnie od tej strony tutaj. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ja sobie tutaj włączę jedną rzecz, bo sobie ściągnąłem ostatnio, momencik. Ściągnąłem sobie ostatnio takiego dynksa, co pozwala mi, o właśnie, na to, żeby mieć tutaj aktywny kursorek, tak? Więc będziecie widzieli więcej. Więc tutaj słońce świeci od strony tego domku, w część frontową tego domku. To jest zdjęcie po edycji Adama i no tak jak widać, ono jest wyciągnięte z tych cieni. Natomiast, okej, no zamysł Adama był taki, a nie inny. Natomiast kilka rzeczy, na które ja tu zwróciłem uwagę i które mi trochę przeszkadzają, a może trochę bardziej, to nawet jeżeli spojrzymy na księżyc, ten księżyc zrobił się wręcz zielonkawy, tak? I całe to zdjęcie, cały kolor, cała tonacja tego zdjęcia poszła mocno w zieleń. Nawet tutaj to słońce, które świeci na front tego domku, tej budki, wpadło też w taki zielony kolor, więc pojawiła się tutaj taka dla mnie nieprzyjemna w odbiorze zielona poświata, czy taki kolor kast zielony, tak? Czyli gdzieś tutaj jest problem z balansem bieli. I ja sobie popatrzyłem trochę jeszcze na rawa tego zdjęcia i na rawie tego zdjęcia, co można zobaczyć w module Develop. To też wygląda tak, że temperatura w rawie jest ustawiona na 3550 stopni. Ja nie wiem, czemu tak zimno, bo ewidentnie to zdjęcie było robione w bardzo przyjemnych i ciepłych warunkach. Nawet na chmurach widać
trochę fajnego, trochę fajnego czerwonego i pomarańczowego koloru, który ewidentnie gdzieś tam jest. Więc ja sobie to zdjęcie wziąłem zduplikowałem sobie tego RAW-a, w sensie utworzyłem kopię wirtualną. I w Lightroomie pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to oczywiście wyedytowałem sobie tego RAW-a, tak? I w tym RAW-ie to, na czym mi przede wszystkim zależało, no to właśnie wyjście z kolorami w kierunku tych ciepłych kolorów, bo tak jak powiedziałem, w moim odbiorze to zdjęcie i jakby warunki, które wtedy panowały, jak Adam to zdjęcie robił, były takie, że jednak fajnie świeciło miłe, ciepłe i przyjemne. Przepraszam. I przyjemne słońce. Stąd poszedłem sobie w stronę zupełnie innej kolorystyki tego zdjęcia, a pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to tak jak widzicie, podniosłem, zmieniłem balans bieli i pierwszą rzeczą to było przesunięcie temperatury w stronę tej ciepłej na 5000 kelwinów, więc tutaj już to zdjęcie dostało dużo takiego ciepła. To, co mi jeszcze na tym zdjęciu przeszkadzało, mimo tego, że myślę, że taka była intencja Adama, że ten księżyc będzie na tym zdjęciu atrakcją. Natomiast w moim odbiorze niestety ten księżyc nie jest atrakcją, bo on jest malutki, jego prawie nie widać. W związku z czym odciąga uwagę od tego domku, który w mojej ocenie jest głównym tematem zdjęcia. Tak naprawdę ciepły kolor słońca oświetlającego to zdjęcie jest clou tematu właśnie na tym kadrze. W związku z czym ja dalej, po tym jak wstępnie wywołałem tego RAW-a w Lightroomie, to poszedłem sobie z tym RAW-em do Photoshopa i w Photoshopie popracowałem na warstwach, maskach i bardzo wielu różnych innych historiach. I w efekcie dotarłem do takiego miejsca, tak? Jak widzicie, to co było moim celem na tym zdjęciu, to wyciągnięcie z tego zdjęcia naprawdę przyjemnego, ciepłego wieczoru. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było to, że pozbyłem się tego księżyca za pomocą Clone Stamp Toola, tak? Czyli poprzez narzędzie klonowania wziąłem sobie jakąś tam próbkę tutaj z niebieskiego nieba. I później sklonowałem ją sobie w miejsce, gdzie był księżyc, więc zabrałem z tego zdjęcia kompletnie ten element, który mnie rozpraszał. No i tak jak widzicie, dość mocno popracowałem nad tym, żeby ogrzać to zdjęcie, tak? Żeby dodać mu takiego naprawdę fajnego ciepła. W związku z tym dość za pomocą krzywych dla kanału czerwonego podniosłem sobie tutaj tą ciepłą część zdjęcia, czyli w światłach dodałem sobie za pomocą Luminosity Mask krzywą z nałożoną maską świateł, wyciągnąłem sobie kolory czerwone, przygasiłem też trochę te niebieskie i zielone po to, żeby one tak nie raziły mnie jak na tej wersji, którą przesłał mi Adam. I potem za pomocą tak naprawdę Dodge and Burn rozjaśniłem sobie szczyty tutaj, te końcówki traw po to, żeby fajnie pokazać to padające światło, padające słońce na te trawy. Natomiast przy okazji, żeby bardziej wyeksponować ten domek, dodałem sobie tutaj taką dość delikatną winietę, która się rozkłada mniej więcej tu od tej części kadru, mocniej tutaj dołem i tu się kończy na tych chmurach, więc starałem się po prostu wyeksponować jak najbardziej za pomocą tego fajnego żółtego, pomarańczowego koloru, trochę wpadającego też w czerwienie, ciepło tego słońca, które pada na dom i na te trawy tutaj w tym obszarze. Więc tak wygląda ta wersja, którą ja sobie przygotowałem dzisiaj przed live'em, a tak wygląda wersja, którą przesłał do mnie Adam po swojej edycji, tak?
Czyli no taka jest mniej więcej różnica. Ja tutaj jeszcze zrobiłem delikatnego kropa po to, żeby ten domek przyszedł bardziej w naszą stronę, tak? Także taka jest różnica między tymi dwoma zdjęciami. Natomiast po raz kolejny powtórzę to, co mówię za każdym razem. Interpretacja Adama była jakaś, interpretacja moja jest nieco inna. Natomiast no, każdy ma swój jakiś tam odbiór, jakiś tam smak, czy no, mnie nie było też na miejscu, kiedy Adam robił to zdjęcie, więc mimo tego, że mi się wydaje, że było fajnie, ciepło i przyjemnie, to może jest tak, że było tam wbrew pozorom zupełnie chłodno i stąd ta chłodna temperatura zdjęcia u Adama. Natomiast no, dla mnie jakby znakiem tego, że tu jest coś nie tak z temperaturą, z balansem bieli, jest to, tak jak powiedziałem, że ten księżyc zrobił się taki niebiesko-zielony i że tutaj to, co się dzieje od słońca, czyli to rozświetlenie tej budki przez słońce, no też wpada w taki zielony, a nie żółty czy pomarańczowy kolor. To nie chodzi o to, które jest lepsze. Słuchajcie, to jakby ja nie po to też sobie z wami te zdjęcia omawiam, żeby stwierdzić, które jest lepsze. Bardziej po to, żeby pokazać różny sposób patrzenia i różny sposób interpretacji pewnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia, kiedy jeździmy na zdjęcia krajobrazu. I tak jak powiedziałem, mnie tam nie było, Adam tam był. No a druga rzecz, o której piszę tutaj pod spodem w tej chwili Michał, to jest kwestia również jakiejś tam wiedzy, jeśli chodzi o Lightrooma, jeśli chodzi o Photoshopa, bo niektórzy z was, jak do mnie często piszecie, dopiero zaczynają. Niektórzy są bardziej zaawansowani. Są tacy z was, którzy umieją ode mnie miliard rzeczy więcej, więc to wszystko ma wpływ na to, co ostatecznie na takim finalnym zdjęciu, gdyby próbkę pobrać z księżyca, no możemy zobaczyć, co by pokazał. Weźmy sobie RAW-a, weźmy sobie pipetkę i pójdźmy na księżyc. Gdzieś tu załóżmy, tak? No 4200, tak? Więc 4200 to jest o 1000 kelwinów wyżej niż to co miał ustawiony Adam, a z kolei o około 1000 niżej niż ja ustawiłem. Ale mówię, no to jest kwestia też, w którym miejscu sobie tą próbkę pobierzemy. Możemy to zrobić jeszcze raz na tej jakiejś bielszej, na tym bielszym fragmencie. No 4400, 4200, tak? Więc to wszystko, słuchajcie, ma znaczenie i to mniej więcej tak wygląda. No dobra, słuchajcie, to w międzyczasie możecie mi zadawać oczywiście pytanka, natomiast ja bym chciał wam pokazać kilka jeszcze rzeczy a propos kreatywności i pomysłów w ogóle na pracę z fotografią, ale nawet idąc w kierunku pomysłów pod tytułem kompozyty. Jak wiecie, ja kilka kompozytów zrobiłem, natomiast tylko kilka z racji tego, że jest to bardzo trudna praca i wymaga genialnego zrozumienia światła. Chciałem wam pokazać dwie osoby, czy też dwóch twórców, którzy moim zdaniem mają te umiejętności. Arunz, który jest, wydaje mi się, Hindusem, to jest facet, który tworzy, z jednej strony fotografuje, z drugiej strony posługuje się pracami na przykład z DeviantArta i tworzy takie abstrakcyjne, surrealistyczne obrazy, wykorzystując prawdziwe fotografie. Polecam, dodam wam link do jego kanału. To są filmy, które mają od 8, 5 do 20, 30 minut. Czasami są podzielone na części.
gdzie bez jakiegokolwiek komentarza, więc trzeba dość dobrze znać Photoshopa, Aruns przechodzi cały proces tworzenia takiego obrazu, jak na przykład ten czy ten. Wciąga to strasznie, ale pokazuje, jak można za pomocą zdjęć, które nawet my robimy, stworzyć niesamowite obrazy. To są kompozyty, to nie jest, to już jest dużo dalej niż fotografia, natomiast te kompozyty są tworzone w wielu przypadkach w oparciu o zdjęcia, tak? I drugim twórcą, o którym, przepraszam, spadło mi coś na podłogę, drugim twórcą, o którym warto poczytać, polecam wam poczytać i obejrzeć, to jest Erik Johansson, genialny, surrealistyczny fotograf ze Szwecji, który już zyskał ogromną sławę. Jak popatrzycie na to, co tutaj się dzieje, to wierzcie mi, to nie jest wyłącznie grafika komputerowa. Tu oczywiście końcowa praca to jest masa roboty, to jest masa roboty w Photoshopie, natomiast Erik swoje prace planuje i tworzy na normalnych planach zdjęciowych. Na przykład takie jak ten księżyc, czy na przykład gdzieś jest taka jego praca z drogą, nie wiem czy teraz ją znajdę. Natomiast to są wszystko rzeczy, które on utworzył w oparciu o prawdziwe fotografie, które sam wykonuje. Więc bardzo wam polecam prześledzenie jego pracy, jego toku myślenia, backstage'y, bo na jego kanale na YouTubie możecie znaleźć jakby krótkie filmiki, które pokazują, takie jak tutaj, na przykład behind the scenes. W jaki sposób widzicie? Tutaj jest taki thumbnail jakiejś tam konkretnej sytuacji, czyli rozbite szkło, kajak, on czy model. I gdzieś tutaj zdaje się takie zdjęcie w wersji finalnej się pojawia, więc warto zobaczyć, jak on pracuje od konceptu do produktu finalnego. O, tutaj widzicie zdjęcie, które ma fazę końcową, tak? Więc prawdopodobnie fotografował jezioro, fotografował chmury, i fotografował tą część, którą zainscenizował. Tak jak widzicie, tutaj jeziora absolutnie nie ma. Genialna rzecz, bardzo, bardzo polecam. I chciałbym wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę a propos narzędzi. Nie wiem, kto z was korzysta z Photoshopa. Możecie w międzyczasie napisać, kto korzysta z Lightrooma, kto korzysta z Photoshopa, kto korzysta z tego i tego, to też mi da jakiś tam obraz tego, gdzie jesteśmy, ale jest taka strona, która się nazywa Bezier Method AC. Jest to strona, która jest niczym innym jak grą i uczy nas, jak w Photoshopie używać narzędzia, które wydaje mi się dla większości, którzy zaczynają z Photoshopem, albo którzy już nawet trochę popracowali z Photoshopem, nie mają pojęcia, albo za każdym razem, jak się do tego zabierają, rezygnują w trymiga z używania narzędzia Pen Tool. A Pen Tool w Photoshopie jest najlepszą praktycznie do większości rzeczy, najlepszym narzędziem do wykonywania selekcji. Czyli mamy jakieś Lasso Tool, mamy Magic Wand Tool, mamy inne narzędzia, mamy Marquee Tool, natomiast Pen Tool pozwala wam zaznaczyć wszystko i to jest po prostu zrobione w formie gry, czyli dostajemy obrazek i na tym obrazku dostajemy komendy, co i jak wykonać, tak? Czyli na przykład zaczynamy od rzeczy bardzo prostej, a potem mamy rzeczy coraz bardziej skomplikowane, w związku z czym jest to fajna zabawa. I jeżeli ktoś w Photoshopie myśli o czymś takim bardziej zaawansowanym, albo nawet o jakiejś tam grafice, w sensie o jakiejś historii pod tytułem powiedzmy kompozyty. No to w tym momencie, to ja sobie teraz klikam, to w tym momencie polecam nauczenie się Pentula.
Tutaj dodatkowo w tej grze trik polega na tym, że macie określoną liczbę ruchów, w której powinniście zamknąć czy też narysować taką figurę, więc naprawdę fajna zabawa. Link oczywiście dodam do opisu filmu. O to mi chodziło. No dobra, a z takich tematów pod tytułem patenty na kompozyty, to mogę wam na szybko pokazać gdzieś tam ze swoich czeluści Lightroomowych. Żeby budować takie kompozyty, to oczywiście konieczne jest korzystanie z różnego rodzaju technik, ale przede wszystkim potrzebne są wam zdjęcia, czy też fragmenty zdjęć, których widzicie, Lightroom ciągle wariuje. W każdym bądź razie przydają się różne rzeczy i to jest taki jeden z kompozytów, który kiedyś w wolnej chwili stworzyłem. I tak jako pomysł na kreatywność, to powiem wam tyle. To zdjęcie, czy ten kompozyt jest zrobiony w ten sposób, że łąka na dole tego ekranu to jest łąka z Nowych Gniewniewic pod Warszawą. Niebo jest z tego samego miejsca, ale niebo jest z tego samego miejsca, natomiast zupełnie innego dnia. Natomiast słoń jest wzięty z warszawskiego zoo, tak? I potem to już jest praca ze światłem, cieniem, kolorem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zrobiłem takich rzeczy może w życiu 5 czy 8 i nic więcej dalej z tym nie robiłem. A żeby takie zdjęcia zrobić, no to właśnie to są na przykład zwierzaki, które fotografowałem w warszawskim zoo, a potem je między innymi za pomocą pentula wycinałem, czy na przykład drzewo w Photoshopie i za pomocą również innych technik. Natomiast tu z kolei, no to są już bardziej takie kompozyty krajobrazowe i tutaj tak na dobrą sprawę na tym kompozycie to są takie rzeczy, gdzie te zbocze i ten domek to są tak naprawdę zabytkowe. To jest zabytkowy domek, w którym kiedyś w Portugalii przechowywano kukurydzę. I to jest właśnie fragment wzięty ze zdjęcia, które wykonałem podczas wyjazdu w środku dnia o 12 w dzień, kiedy świeciło mega słońce. Zrobiłem właśnie w takim miejscu. Natomiast do tego jest dołożone niebo i ptaki, które gdzieś tam wziąłem z jakiegoś zdjęcia zrobionego nad Wisłą. Właśnie tutaj w ten sposób wycinany był na przykład taki domek i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, ja też się kiedyś bawiłem w różne inne rzeczy, a tu jest na przykład zdjęcie też gdzieś tam wykonane poprzez skomponowanie jakiegoś tam drzewa, chyba z łazienek warszawskich, lwa z warszawskiego zoo i nieba i łąki gdzieś tam w Campinosie. No ale dobra, to tyle. Natomiast chciałbym też wam dzisiaj w Lightroomie pokazać kilka rzeczy odnośnie takiej, powiedzmy, pracy kreatywnej. I żeby to zrobić, to ja sobie tutaj wskoczę do modułu Develop. W ogóle wiecie, jak w bibliotece wyszukiwać w prosty sposób zdjęcia, jeżeli używacie tagów i takich historii jak na przykład rating dla zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli używacie tagów, to jak przejdziecie do modułu biblioteki i klikniecie sobie tutaj na dole, tu gdzie jestem teraz z kursorem, i klikniecie sobie tutaj na dole grida, tak? Czyli te zdjęcia wam się wyświetlą w ten sposób.
to macie możliwość wyszukiwania po tekście, ustawiając różne parametry i możecie sobie na przykład wpisać, nie wiem, powinienem tutaj coś mieć pod hasłem Flower. Aha, tylko ważne jest, że gdzie szukacie, tak? I żeby szukać w całym katalogu, no to warto zaznaczyć sobie na przykład tutaj u mnie, tak jak widzicie, 23 tysiące zdjęć. To jest mój główny fragment, folder w katalogu. No i mogę sobie w tym momencie właśnie wrzucić Flower i wszystkie zdjęcia, które mają taga Flower, zostaną w tym momencie wyszukane dla mnie, tak? I to pozwala na to, żeby w prosty sposób znaleźć zdjęcie w katalogu. Jak ma się 23 tysiące zdjęć, a w całym katalogu prawie 35 tysięcy zdjęć, no to szukanie, nie mając słów kluczowych i tego typu historii, to jest dosyć trudne. Dodatkowo, jeżeli robicie sobie rating zdjęć, a u mnie zdjęcia wszystkie, które eksportuję do celów, powiedzmy, druku czy publikacji w mediach społecznościowych, dostają 5 gwiazdek, to możecie sobie takie zdjęcie dodatkowo, na przykład, czyli mam zaznaczony Flower, i mogę sobie dodatkowo powiedzieć, żeby mi znalazł wszystkie, które mają rating większy od 1, tak? Jeżeli sobie wybiorę, strzelam tree, to w tym momencie wybieram sobie zdjęcia, na których miałem ustawiony tag tree, czyli drzewo, i zdjęcia, które mają przy okazji rating 1 lub więcej, tak? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o wyszukiwanie zdjęć w katalogu, więc bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sobie zdjęcia tagować, opisywać tagami i żeby korzystać też właśnie z tych gwiazdek czy jakichś innych wspomagających narzędzi przy wyszukiwaniu. Ale chciałem Wam pokazać, tak naprawdę, a propos tego eksperymentowania ze zdjęciami. Ja sobie otworzę teraz, jeżeli mamy wyszukane jakieś zdjęcie i chcemy je otworzyć w miejscu, w którym ono się znajduje, czyli chcemy trafić do folderu, w którym to zdjęcie jest, no to weźmy sobie na przykład to zdjęcie i kliknijmy Go to folder in library, tak? Czyli w tym momencie pójdziemy do katalogu, czy do folderu w katalogu, gdzie znajduje się to zdjęcie. Ok, no i w tym momencie mamy katalog, przepraszam, mamy folder, tak jak widzicie, z czerwca 6 tego roku, gdzie mam zdjęcia, które robiłem sobie gdzieś tam na. Tomasz Fotozienia spyta, dlaczego w LR masz rozszerzenia PSD? Już o tym trochę mówiłem, Tomku, natomiast generalnie chodzi o rzecz bardzo prostą, mianowicie. U mnie workflow bardzo często wygląda tak, ja mogę to pokazać szybko. Biorę to zdjęcie, załóżmy, że biorę to zdjęcie do dalszej obróbki. Robię sobie coś z tym zdjęciem i chcę dalej je edytować w Photoshopie. Wtedy robię coś takiego: Edit in, czyli edytuj w. Otwieram to zdjęcie i otwieram się to zdjęcie wówczas w Photoshopie. Teraz, jeżeli to zdjęcie już otworzy się w Photoshopie, który teraz jest bardzo zmęczony i za chwilę się otworzy, to w tym momencie to zdjęcie trafia do Photoshopa i ono ma rozszerzenie PSD, tak? Jeżeli teraz ja sobie, nie wiem, dodam albo inaczej, zrobię tak, że zduplikuję sobie w Photoshopie tą warstwę i ustawię mu tryb mieszania warstw na Multiply po to, żeby uzyskać więcej kontrastu. To w tym momencie, jak sobie, żeby nie zajmować zbyt dużo miejsca, spłaszczę te dwie warstwy i zapiszę sobie to zdjęcie, czyli zrobię nie save as, a zrobię po prostu save, to zdjęcie zostało zapisane. Ja mogę je w tej chwili zamknąć i ta wersja, którą zmodyfikowałem, wraca mi do Lightrooma. Tak, to jest dokładnie ta wersja, tak? Czyli w tym momencie
Mam oryginał, mam w oryginale RAW-a, natomiast to jest zdjęcie, które ma rozszerzenie PSD i tu pewnie to zauważyłeś. I to jest zdjęcie, które wróciło do Lightrooma z Photoshopa. Przepraszam. Oczywiście można robić tak, że otwieracie sobie te zdjęcia w Photoshopie i trzymacie je sobie gdzieś tam na dysku. Natomiast ja te takie. To jest zdjęcie robione bądź Pentakonem, bądź Heliosem, ale raczej Heliosem 44M4. Zresztą możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić w słowach kluczowych, bo powinno to być Helios 44M4, tak? Więc tak wygląda proces i z tego wynika fakt, że pliki PSD lądują u mnie z powrotem w Photoshopie. Oczywiście, kiedy chcę zapisać sobie plik z Photoshopa w formacie PSD z zachowaniem wszystkich warstw z procesu, ale mi wraca w TIFF. Muszę porozporać. To ustawiasz w Lightroomie, ustawia się to w Preferences, External Editing i tu jest pierwsza sekcja, edycja w Photoshopie, file format. Jeśli tu wybrałeś TIFF, to on wróci do ciebie w TIFFie. Jeśli wybierzesz PSD, to wróci do ciebie w PSD. Tak? To jest ta sekcja w preferencjach Lightrooma w zewnętrznej edycji, czyli External Editing lub zewnętrzny edytor. Tak wygląda. U mnie z kolei, jeśli otwieram w innym edytorze, to wtedy mam wybrany plik TIFF. Tak więc to mniej więcej tak wygląda. Czyli jeśli u ciebie wraca TIFF, to Tomek, to w tym momencie przestaw sobie na PSD i wróci do ciebie PSD, w sensie nie do ciebie, a do Lightrooma, tak? No dobra, słuchajcie, i teraz to, co chciałbym, może jeszcze jakieś pytanko, to ja chwilę odsapnę, przerzucę się na pełny ekran. Pyk. Może jeszcze jakieś pytanko, to ja chwilę łyczka tutaj. Dawajcie jakieś pytanie na szybciutko. Nie? Nie chcecie? Ja specjalnie dla was te live'y robię, więc polecam pytać. Przerwałeś jeszcze wypowiedź. Istnieje. Łyk herbatki musi być. Tak. Łyk herbatki zawsze musi być. To co? Chcecie dalej słuchać? Czy macie jakieś pytanko? Jak w PS masz warstwy, to potem jak w LR. Jeżeli w Photoshopie mam warstwy, to z tymi warstwami nie wrócę do Lightrooma. Jeżeli chcę plik z Photoshopa, jeśli chcę zachować sobie ze wszystkimi warstwami z procesu edycji, to muszę go zapisać na zewnątrz, czyli wtedy robię Save As i wtedy zapisuję go w jakimś katalogu na dysku w formacie PSD. Dawid, sprawdzę tego Messengera, ale nie w tej chwili. Natomiast jeżeli z kolei chcę wrócić do Lightrooma, to żeby te pliki nie miały gigantycznych rozmiarów, bo jak mam na przykład 15 warstw w Photoshopie, jak pracuję na mieszaniu ekspozycji, to gdybym chciał ten plik tak zostawić, to on będzie miał kilkaset megabajtów, może nawet ponad gigabajt, tak? W związku z czym ja sobie wówczas te warstwy robię coś takiego jak flatten image lub jakąś taką operację. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta operacja, ale generalnie klikam sobie w Photoshopie no powiedzmy, że otworzę sobie, nie wiem, to zdjęcie, dodam do niego jakąś warstwę, to tutaj mamy taką operację,
która się nazywa tak, Flatten Image, tak? I w tym momencie ten obrazek zostaje spłaszczony i zamiast tam mieć kilkuset megabajtów, to ma powiedzmy statystycznie 40-50 megabajtów. Oczywiście przy aparacie Canon 6D. Natomiast to się wiąże oczywiście z konsekwencjami takimi, że w konsekwencji tracimy te wszystkie warstwy, nad którymi pracowaliśmy, więc jeżeli chcemy wrócić do takiego pliku, gdzie mamy edycję na wielu warstwach, to wtedy zachowujemy go na zewnątrz, na dysku, czyli wtedy robimy file, save as i w tym momencie wskazujemy, gdzie plik ma zostać, zapisany. No właśnie, Leszek i Piotr, czyli Wiaderny, dobrze pamiętam, Piotrek, podpowiadają dokładnie to samo. No dobra, a wracając do Lightrooma, to chciałem Wam pokazać trochę o takim eksperymentowaniu, bo z jednej strony wielu z Was wiem, że fotografuje manualami, natomiast ja od czasu do czasu używam sobie Heliosa, tego 44 M4, z którego są właśnie te zdjęcia. Używam też czasami Pentacona i używam też pierścieni pośrednich do makro i bawię się też w różne rzeczy typu makro. I chciałbym Wam pokazać, jak fajnie można się pobawić z takimi fotkami, bo to są zdjęcia wykonane gdzieś tam podczas wyjazdu krajobrazowego. Tak jak widzicie, statystycznie jedno na 10 albo 15 ma ostrość tu, gdzie trzeba, no bo to jest sporo kombinowania, żeby tą ostrość sobie dobrze złapać. Natomiast na tego typu fotkach to, co ja lubię robić, to lubię się bawić kolorem. Tylko tak teraz szukam jakiegoś zdjęcia, które mógłbym sobie do tego wybrać. Momencik. I chciałbym przy okazji pokazać Wam, jak to można robić w Lightroomie, tak? No, to jest taka fotka, która, tak jak widzicie tutaj, ten element jest, czy ten kwiatek jest ostry. Czekajcie, jeszcze wyłączę pocztę, żeby nie zużywała zasobów i żeby nie przeszkadzała pikaniem. I przy tych close-upach, tak, wiem, Leszek, że robisz, bo gdzieś tam chyba trafiłem na Twoje prace, które, nie ukrywam, bardzo mi się podobały. Więc co można zrobić z takim zdjęciem? I tu chodzi o to, żeby trochę popracowała wyobraźnia, głowa i pomysły na to, co dalej. No bo to jest gdzieś tam jakaś łąka. Natomiast z takich rzeczy, od których ja zawsze zaczynam zabawę z tego typu fotką, to ja sobie, jak nie mam tego dobrze wykadrowanego, przynajmniej tak jakbym chciał, to ja sobie takie zdjęcie gdzieś tam kropuję odpowiednio. Poczekajcie, bo mi tutaj wszystko naprawdę muli. Właśnie. Pyk, 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 pyk. Nie, to już bardziej nie chcę. Momencik, jeszcze raz. To ja sobie najpierw takie zdjęcie odpowiednio kropuję. I powiedzmy, że niech to będzie taki krop, żeby już tutaj za długo się tym nie bawić. Na pewno, tak jak widać tutaj, ekspozycji trochę na tym zdjęciu brakuje, więc ja sobie podciągnę ciutkę ekspozycję, żeby było trochę jaśniej. Ale kolejną rzeczą, którą tak na dobrą sprawę bawię się na takim zdjęciu, to jest balans bieli. I tutaj naprawdę potrafię mocno zaszaleć. W sensie takim, że lubię sobie pozmieniać kompletnie kolory na takim zdjęciu. Czasami nawet na tyle mocno, żeby, tak jak widzicie, wyciągnąć selektywnie jakąś jedną barwę, która będzie mi, powiedzmy, odpowiadała.
Natomiast wiele dalej rzeczy możecie robić w Photoshopie, nie tylko w Lightroomie. I teraz w ogóle jesteście i interesują Was takie zabawy, bo może ja tak sobie gadam, a dla Was niekoniecznie to jest interesujące. Natomiast no chciałem, kontynuując trochę poprzednie spotkanie, chciałem Wam pokazać trochę dodatkowych elementów Lightrooma, wykorzystując tak naprawdę dodatkowe narzędzia przy okazji tego typu zdjęć, czyli połączyć eksperymentowanie z samym Lightroomem i narzędziami, które są dostępne w Lightroomie, tak? Więc zaraz zerknę jeszcze tylko, jak wyglądamy z czasem. 50 minut. No to tak szybciutko Wam pokażę, co z tym zdjęciem można zrobić. I teraz tutaj fajnie też takie zdjęcia wyglądają, jak dostają trochę takiego puncha, takiego kopa, jeśli chodzi o nasycenie, więc ja sobie lubię podbić saturację, podbić vibrance, dodać ciutkę clarity, ale też, żeby nie przesadzać, bo w tej części, gdzie pojawił się bokeh, niestety wtedy lubią się robić artefakty, jak przesadzimy za bardzo właśnie z dodawaniem tych historii, kontrastów i właśnie clarity. I teraz dalej fajne rzeczy zaczynają się dziać w momencie, kiedy przejdziemy sobie do split toningu, tak? Czyli możemy sobie na przykład w światłach dodać trochę koloru żółtego, czyli żeby trochę nam to wpadło w taką magentę. W cieniach zobaczmy, co by było, gdybyśmy dodali różu trochę więcej. A może nie. Może. O. I w tym momencie zwróćcie uwagę na to, że mamy takie ciekawe barwy. Tutaj możemy sobie jeszcze z tej palety korzystać. To mi nie odpowiada. Bardziej mi pewnie będzie odpowiadała jakaś czerwień, pomarańcz. Więc w tym momencie możemy sobie na tej zasadzie popracować z tym zdjęciem. I tu jeszcze możemy sobie ustawić balans, w którą stronę chcemy iść z tym kolorem, tak? Czyli czy w stronę barwy, którą mamy ustawioną w cieniach, czy w stronę barwy, którą mamy ustawioną w światłach, tak? I w zależności od tego, jak sobie ten balans będziemy przestawiać, to tak to zdjęcie, tak te barwy będą nam się układały. I tu jeszcze możemy oczywiście dodać saturacji na przykład do bardzo konkretnych kolorów, albo zdjąć tej saturacji trochę. Możemy też sobie wyświetlić mocniej niektóre kolory, niektóre przygasić, tak? Więc to też wykonamy w panelu HSL. Grzegorz, jak radzisz sobie? Za chwilę, Grzegorz, do Twojego pytania. I jeszcze tak na szybko, żeby sobie na tym zdjęciu coś więcej jeszcze wyciągnąć, to tutaj sobie zrobię filtr kołowy, którym po prostu ten jeden kwiatek spróbuję bardziej wyłuskać z całości tego zdjęcia. Czy w tej chwili to już bardziej właśnie czegoś takiego jak kompozyt, tylko zrobimy to poprzez inwersję tej maski. O, i w tym momencie on będzie nam tu bardziej świecił. Dodamy mu jeszcze troszkę clarity i zrobimy sobie bardziej feder tej maski, po to, żeby przejście od tego ciemnego koloru do koloru jasnego, który jest przy tym kwiatku. Ale możemy sobie dodać jeszcze jeden z kolei filtr kołowy, którym zrobimy coś takiego, że na zewnątrz tą maskę sobie przygasimy, tak? O, i w tym momencie zwróćcie uwagę, że ja już nie będę dalej się z tym zdjęciem bawił, ale zaczęliśmy tu, tak zdjęcie wyglądało przed, a tak zdjęcie wygląda po. I to jest właśnie takie fajne w fotografii, jeśli macie czas, jeśli
Nie ma pogody. Wystarczy wyjść do ogródka i sobie, słuchajcie, pobawić się trochę z kwiatkami, które mamy pod ręką, albo bardzo często możecie skorzystać z czegoś takiego, żeby podjechać do... Dobra, przerzucam się i będziemy powoli na dzisiaj znikali. Przerzucam się do... Znaczy, zajeżdżam sobie do kwieciarni. Czy możecie zajechać do kwieciarni i poprosić o jakieś odpady kwiatków, słuchajcie. Stawiacie to sobie w domu, w jakimś flakonie, czy nawet układacie na jakichś materiałach, które możecie sobie wypróbować. I w tym momencie pstrykacie sobie zdjęcia, doświetlając to, co macie do dyspozycji z różnych stron. I powstają takie fajne abstrakcje, fajne trochę takie surrealistyczne obrazki, które pozwalają Wam też otworzyć trochę sposób myślenia w ogóle o fotografii i popatrzeć szerzej, co potem przy fotografowaniu krajobrazu też daje Wam dużo większe możliwości i pozwala na kombinowanie z takimi rzeczami, tak? Więc bardzo mocno Wam polecam takie zabawy i takie podejście do szukania pomysłów, do eksperymentowania i do szukania również inspiracji na przyszłość, tak? No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Pokażę Wam jedną rzecz. Wczoraj nabyłem 5D Mark IV. W końcu mam 5D Mark IV, który jeszcze nawet nie był ze mną w terenie, więc jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że pogoda się poprawia, więc wkrótce będę mógł go więc wkrótce będę mógł go przetestować. Dzisiaj odebrałem 50 sztuk kalendarzy, także kalendarze są już dostępne i cena kalendarza to jest, słuchajcie, 59 zł plus 11 koszt przesyłki, czyli łącznie 70 zł. Kalendarz, przypomnę, to już tak na zakończenie trochę reklamy. Kalendarz, przypomnę, okładka plus 12 zdjęć. Marek pyta o zatyczkę, zaraz powiem. Także jeżeli chcecie zamówić kalendarz, to napiszcie do mnie maila na kalendarz@polandindelens.pl i wtedy uzgodnimy co i jak, bo jestem w trakcie tworzenia sklepu, ale to myślę potrwa jeszcze całe wieki, w sensie, nie wiem, kilka tygodni pewnie. Dobra, i co jeszcze? No, tak jak widzicie, możecie mnie wesprzeć na patronach, to co robię. 25 osób już mnie wspiera, za co bardzo dziękuję. Tu między innymi widzę, że jest tak, że jest Marek. Zaraz kogoś pominę tradycyjnie, ale nie widzę tak tu w tej bieżącej, w tym bieżącym czacie, który mi się tutaj wyświetla. Jeśli chodzi o Grzegorza pytanie, tutaj było, jak sobie radzę w ciągu dnia. W ciągu dnia z reguły nie pstrykam zdjęć. No, oczywiście używam filtrów, natomiast jak słońce jest centralnie u góry, to naprawdę te zdjęcia po prostu nie będą za bardzo miały klimatu. Chyba że tak jak w Nowej Zelandii jednocześnie jest mnóstwo fajnych chmur i można się tym pobawić, także wtedy coś można wyciągnąć. Natomiast także wiecie, to tak pokrótce wygląda, jeśli chodzi o fotografowanie w dzień. Słuchajcie, a propos grupy, wierzcie mi, mimo najszczerszych chęci, po pierwsze, Zieniu ma swoją grupę i ja też nie do końca chciałbym, w cudzysłowie, ale w pewnym sensie, powielać te koncepcje i te pomysły. Tam jest fajnie, tam można dużo się dowiedzieć o fotografii. Myślę, że również w kontekście fotografii krajobrazowej, ponieważ sam aktywnie w tej grupie uczestniczę. Także polecam trafić
na taką grupkę do zienia. Wiecie, wam to też jest tak, że stworzenie takiej grupy, administrowanie tej grupy, pilnowanie pewnego ładu, kultury i takich historii, to zajmuje mnóstwo czasu. A mi tego czasu po prostu coraz bardziej brakuje. Ja w tej chwili mam uruchomiony projekt kalendarza, mam uruchomiony projekt koszulki, a dzisiaj rozmawiałem o projekcie trzech kolejnych koszulek. Próbuję uruchomić sklep. Rozmawiam o nowych gadżetach dla Was. Więc mam już jedną grupę, którą prowadzę dla patronów. Także jak ktoś by bardzo chciał, to zachęcam. Tam jest fajny klimacik i jest w miarę spokojnie jeszcze. Natomiast no nie, no ludzi za dużo jest. No każda grupa, jeżeli pozwolimy, znaczy jeżeli taka grupa byłaby stworzona, to w naturalny sposób ta grupa jest dla ludzi, jest dla Was, wiecie, to nie jest tak, że to jest stryk i się robi, tak? To jest po prostu dużo pracy, która wymaga czasu, tak? A jak widzicie, jest godzina 19:22. Ja wróciłem z pracy, skończę to, za chwilę siadam, żeby jeszcze jakieś tam zdjęcia wywołać i samo opisanie filmu to jest kolejne jakieś tam godzinka, półtorej, tak? Więc no to wszystko, jeżeli chcecie stworzyć taką grupę, to słuchajcie, skrzyknijcie się i twórzcie taką grupę, natomiast wiecie, od chciejstwa do realizacji pomysłu jest kawał drogi, a później do utrzymania tego, dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. Więc tych grup już jest tak dużo, że myślę, że kolejne też niekoniecznie mają sens. Macie grupę fotografia, macie grupę Warszawski Kolektyw Fotograficzny, macie grupę jak, zaraz, no nie, no już nie będę wymieniał, ale jest ich naprawdę całe mnóstwo i tak jak byłem na tych różnych grupach, już nie jestem, ale byłem, to naprawdę tam jest dużo, dużo ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy i którzy chętnie się dzielą. Jest niestety też wielu takich, którzy poza tym, że gadają głupoty, to nic więcej nie robią i to jest jeden z powodów, dla których z większości z tych grup po prostu się wypisałem, bo mi nie odpowiadała formuła. Jedyna, która trzyma naprawdę dobry poziom, moim zdaniem, to jest grupa Zienia, przynajmniej z tych, które znam, tak? No dobra, słuchajcie, jeszcze tylko przypomnę, że jeśli chcecie, a właściwie nie jeśli chcecie, zachęcam do tego, żebyście zapisali się do newslettera na blog polandindelens.pl, bo będziecie na bieżąco informowani o różnych rzeczach, którymi się zajmuję, a trochę się jednak dzieje, więc tak, Marcin, zobaczysz, będzie fajnie. Więc naprawdę polecam, nie będę zaśmiecał Wam skrzynek, myślę, że ci z Was, którzy są zapisani do newslettera, to mogą potwierdzić, że do tej pory wysłałem jednego newslettera, a to było jakieś 2 tygodnie temu, więc no tak to mniej więcej wygląda. Przypominam, możecie zamówić kalendarz na razie wysyłając maila na kalendarz@polandindelens.pl. Koszulkę, czyli kalendarz 59 zł plus 11 zł koszt przesyłki na terenie Polski. Koszulki też możecie zamawiać 39 zł plus 11 zł koszt przesyłki. Także 5 dych koszulka, 7 dych kalendarz to już uwzględnia koszt przesyłki. A koszulkę możecie zamówić pod adresem koszulki@polandindelens.pl. Więc wszystko napiszę pod spodem w filmiku, także jeśli ktoś z Was zainteresowany, zapraszam, zachęcam. Godzina 4 minuty, za godzinę Liga Mistrzów, więc ja na dzisiaj się wyłączam. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie, udostępnijcie komuś kanał, jak Wam się podoba. I zostawcie kciuka, jeśli znaleźliście dla siebie coś wartościowego. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Cześć.